Sponsorem Highscore jest sklep Ultima.pl, oferujący gry, konsole i akcesoria. Warszawa, ulica Chłodna 35-37, Katowice, ulica Tysiąclecia 15. Sponsorem Highscore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku magazynu Highscore, w którym z punktu widzenia biznesu przedstawiamy branżę gier. W dzisiejszym odcinku zapowiemy gry Lost Planet 3 oraz 007 Legends. Poznamy plotki o tańszym iPadzie, a także dowiemy się, ile w Polsce jest już konsol PlayStation 3. W przeglądzie nowości wydawniczych zaprezentujemy Resistance Burning Skies, Dragon's Dogma oraz grę o Tron. Gościem specjalnym będzie Piotr Frączewski. Zapraszamy. To jest naprawdę niesamowite! Firma Warner Bros. Odzyskała niedawno prawa do produkcji gier o najsłynniejszym czarodzieju świata i od razu zapowiedziała nowy tytuł. Harry Potter for Kinect to, jak sama nazwa wskazuje, nowa gra na kontroler ruchowy do konsoli Xbox 360. Gracze będą mogli czarować, uczyć się zielarstwa, a także grać w Quidditcha. Według plotek w październiku Apple rozpocznie sprzedaż nowego, tańszego iPada. Urządzenie ma mieć ekran o przekątnej 7 cali i kosztować około $200-250. Mniejszy iPad ma być bezpośrednim konkurentem dla Kindle Fire oraz innych tabletów opartych na Androidzie, które są nie tylko mniejsze od 10-calowego iPada, ale też przede wszystkim dużo tańsze. Apple wciąż jest liderem sprzedaży tabletów, ale z pewnością bacznie obserwuje ten sektor rynku IT. Już nieraz informowaliśmy, że Minecraft sprzedaje się nadzwyczaj dobrze, mimo słabej oprawy graficznej oraz braku wsparcia dużego wydawcy. Niedawno producent gry, firma Mojang, poinformowała, że sprzedaż gry na wszystkich platformach dobija już do 10 milionów. Wliczają się w to wersje na PC, iOS, Android oraz Xbox Live Arcade. Sega jakiś czas temu zapowiedziała, że wyda odświeżoną wersję Jet Set Radio na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. Teraz dotarła do nas informacja, według której Jet Set Radio trafi też na PS Vita. Przenośna wersja gry wykorzysta dotykowy ekran oraz wbudowane kamery, dzięki czemu sterowanie ma być naprawdę bardzo kreatywne. James Bond powraca do kin oraz do świata komputerów i konsol. Activision 16 października wyda przygodową grę akcji pod tytułem 007 Legends. Gra zostanie wydana z okazji jubileuszu 50. urodzin serii filmów o Bondzie i przedstawi bohaterów oraz sytuację z 6 z nich. Nie znamy kompletnej listy tytułów, ale wiemy, że w grze pojawi się też najnowszy odcinek serialu 007, czyli Skyfall, oraz jeden ze starszych filmów Moonraker. Producentem gry jest brytyjska firma Eurocom, która wcześniej stworzyła m.in. odświeżoną wersję gry GoldenEye. Sony Computer Entertainment Polska poinformowała, że w Polsce jest już ponad 500 000 konsol PlayStation 3. To ogromna liczba, która pokazuje, jak popularną formą rozrywki stały się nad Wisłą gry wideo. Znaczący w tym udział miał na pewno wzrost zarobków i tym samym wzrost jakości życia Polaków. Gry wideo to przecież luksus, na który jeszcze parę lat temu niewielu naszych rodaków mogło sobie pozwolić. Capcom pokazał pierwsze fragmenty rozgrywki z Lost Planet 3. Gra ukaże się w 2013 roku na konsolach Xbox 360 i PlayStation 3 oraz komputerach PC. Gra jest prequelem i pokaże wydarzenia na planecie EDM 3 przed wydarzeniami z pierwszej części. Co ciekawe, produkcję gry zlecono amerykańskiej firmie Spark Unlimited. Jest to zgodne z trendem Capcomu, który zleca na zewnątrz produkcję gier do zachodnich firm. Ma to pomóc w większej sprzedaży, gdyż na obecnej generacji konsol japońscy deweloperzy nie radzą sobie najlepiej. Amerykanie mają udokumentowane sukcesy i znają specyfikę zachodniego rynku. Premiera gry Aliens Colonial Marines została przesunięta na 12 lutego. Randy Pitchford ze studia Gearbox poinformował, że produkcja gry jest już na ostatniej prostej. Gra została zapowiedziana już w grudniu 2006 roku, a od tego czasu minęło już trochę. Miejmy tylko nadzieję, że sprosta wysokim oczekiwaniom graczy oraz fanów filmu Obcy. W późniejszym czasie Aliens Colonial Marines ma się także ukazać na nadchodzącej konsoli Wii U. Sony Computer Entertainment Polska konsekwentnie realizuje projekt Lokalizacje 2.0, w ramach którego do dubbingowania gier zapraszane są największe gwiazdy filmu i telewizji. W grze Sorcery Świat Magii wystąpił Piotr Frączewski, na rozmowę z którym serdecznie Państwa zapraszamy. Moje uszanowanie, dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Piotr Frączewski i gram w Sorcery Świat Magii postać Dasza. To jest taka postać starszego pana, już mocno starszego ode mnie.
wielkiego czarodzieja, który prowadzi gracza od początku gry poprzez wszystkie meandry, zawiłości, komplikacje, sytuacje i okoliczności. Jest takim staruszkiem, troszeczkę kapryśnym, jest troszkę skrzeczący, troszkę upierdliwy, ale ma też i swoją prawdopodobnie tajemnicę i swoją wielkość, czemu się nie da zaprzeczyć. Zobaczmy, co jest w środku. O, tu jesteście. Właśnie czytałem o szczętkoperzach. To jest fascynujące. Robota przy filmie animowanym na dobrą sprawę nie różni się niczym specjalnym od gry wideo. To jest kwestia tylko warunków. O, królowa koszmarów nazywa mnie potworem. Ciekawe. Możliwość wcielenia się postaci, które są różne pod wieloma względami, pod względem formalnym, rysunkowym, pod względem charakterologicznym, pod względem takiego portretu psychologicznego i tego, czym są w istocie. To jest jedna z witryn naszej pracy, naszego udziału w tym wszystkim, co się najogólniej nazywa teatrem. Bo to jest swojego rodzaju teatr, tyle że w zupełnie innych szatach i w innej formie. Szczętkoperze są bardzo wierne. Gdy już się skojarzą, nigdy się nie rozstają. To jest naprawdę niesamowite. A, moja pani, jeżeli myślisz, że właśnie teraz ci ją oddam, to bardzo się mylisz. Wygląda na to, że wysadziłeś kocioł z napojem smoczej krwi. Spokojnie, zaraz przygotuję nowy. Jak to zrobisz bez grobowego prochu? Dasz zużył cały dziś rano. No to już po mnie. Życzę wam udanej przygody w Sorcery Świat Magii. Dzisiejszy przegląd nowości wydawniczych zaczynamy od pierwszej poważnej strzelaniny na PS Vita. Resistance Burning Skies została stworzona przez niezbyt doświadczony zespół Nihilistic Software, ale pieczę nad całością trzymało Sony, dzięki czemu gracze dostali do dyspozycji pierwszy tytuł na przenośnej konsoli, który obsługuje dwie gałki analogowe. Takie sterowanie jest dużo wygodniejsze i bardziej precyzyjne. Akcja dzieje się w 1951 roku na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Ziemię zaatakowały chimery, z którymi to oczywiście rozprawić musi się gracz. Dodatkową zaletą gry jest tryb wieloosobowy dla maksymalnie 8 osób przez 3G lub Wi-Fi. Dragon's Dogma to nowa marka od firmy Capcom, która ma zrewolucjonizować gatunek gier akcji. Usytuowana w otwartym świecie gra jest solidną porcją akcji wymieszaną z systemem walki oraz wolnością eksploracji i interakcji z pełnym życia otoczeniem. W drużynie liczącej 3 postacie gracze wyruszają na epicką przygodę, by odnaleźć i zniszczyć tajemniczego smoka. Podczas swych wypraw napotkają oni jedne z największych i najgroźniejszych bestii, jakie można było kiedykolwiek spotkać w świecie. Walka z nimi wymagać będzie zręczności w sterowaniu, jak i taktycznego podejścia i współpracy. Dodatkowym wabikiem na klientów jest dołączony do gry kod na demo Resident Evil 6, który pozwoli zagrać w nadchodzący survival horror już w lipcu. Gra o Tron to popularny serial, który doczekał się właśnie adaptacji growej. Akcja gry toczy się równolegle do wydarzeń z pierwszej części cyklu. W tym okresie w krainie Westeros dawno wyginęły już smoki, a magia spotykana jest wyjątkowo rzadko. Twórcy pozostali wierni wizji Martina, dlatego całość jest bardzo brutalna i realistyczna. Nie uświadczymy tutaj magów ciskających kulami ognia, pełno jest za to dylematów moralnych. Autorzy nie chcieli mieszać się do losów postaci z książek, dlatego zaoferowali nową historię, choć spotkamy oczywiście kilka znajomych twarzy. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek Highscore. W Los Angeles zakończyły się właśnie targi E3, najważniejsza biznesowa impreza branży gier. Na naszą obszerną relację zapraszamy już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
Sponsorem Highscore jest wydawca Rapples Przeznaczenie, darmowej gry MMORPG bez abonamentu. Sponsorem Highscore jest sklep Ultima.pl, oferujący gry, konsole i akcesoria. Warszawa, ulica Chłodna 35-37, Katowice, ulica Tysiąclecia 15.